Cześć! Szybka lekcja na temat kilku punktów odnośnie przycisków akcji, a właściwie tego, jak można usprawnić, tutaj polepszyć obszar wokół nich lub samą etykietę. I pierwszym punktem, o którym chcę Ci powiedzieć, to zminimalizuj ryzyko. Użytkownicy nie mogą zgadywać, co się stanie po kliknięciu. Nie podejmą ryzyka, jeśli nie będą czuć się pewnie. Dlatego warto tutaj wokół obszaru. Przycisku podać wartości, które zredukują obawy i Takim reduktorem obaw może być tekst typu nie pobierzemy środków z swojej karty, anuluj w dowolnym momencie, czy też bezpłatny okres próbny, informacja na przykład nie wymagamy karty kredytowej, 2 lata gwarancji, 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy, wszystko to, co może redukować tarcie, zobacz taki przykład w sklepie, pod przyciskiem zamówienia umieszczono logo producentów którzy jakby czuwają nad bezpieczeństwem transakcji. Można powiedzieć, że taki jakby błahy detal, tak? Ale to wszystko jakby zapewnia użytkownika o bezpieczeństwie. Drugi punkt to unikanie ogólnych etykiet. Powiedz dokładnie, jaka akcja zostanie wykonana po kliknięciu. Zamiast etykiety przetestuj... Podaj na przykład: utwórz trzy testowe notatki za darmo. Zamiast pobierz, powiedz: pobierz i twórz szybkie notatki. Zamiast rozpocznij, napisz: utwórz pierwszą notatkę. Widzisz różnicę? Chodzi tutaj o pokazanie, że coś się wydarzy, że użytkownik coś wykona. Taka ogólna etykieta typu sprawdź, typu yy, rozpocznij, typu pobierz nie do końca mówi użytkownikowi, co się wydarzy. Tak więc zawsze możesz te etykiety jeszcze gdzieś tam yy, usprawnić. Trzeci punkt to psychologia natychmiastowej gratyfikacji. O i o co mi tutaj chodzi? Ludzie po kliknięciu w przycisk pragną natychmiastowego dostępu, chcą mieć od razu dostęp do rezultatów. Świetne wezwania do działania wykorzystują ten czynnik za pomocą słów takich jak stwórz pierwszy post. Zamiast rozpocznij to zagraj teraz. Czyli jakby wszystko to, co y, się stanie, możesz powiedzieć, tak? Wracając do poprzedniego y, przypad, y, przykładu, to utwórz pierwszą notatkę zamiast rozpocznij, tak? Użytkownik od razu widzi, że coś dostanie. Kolejny przykład to pokaż dowód społeczny. Obszar wokół przycisku akcji to dobre miejsce na pokazanie użytkownikowi, że nie będzie żałował rejestracji czy też zakupu. I możesz umieścić jedną, z, y, jakąś taką fajną recenzję, jeśli posiadasz na temat Twojego produktu. I zobaczmy sobie tutaj w sekcji Bohatera, zobacz pod przyciskiem: tak, akurat tutaj pokazano y, średnią opinię na temat tej aplikacji. Idziemy dalej. I kolejny punkt to unikanie słów tarcia. Często etykiety przycisków posiadają słowa, które mogą sugerować dużo wysiłku lub też czasu poświęconego na podjęcie akcji. I do takich słów należą yy, słowa typu: zarejestruj się, prześlij, zacznij. Taka etykieta brzmi jak rozpoczęcie długiego procesu. Spróbuj opisać to, by cały proces brzmiał lekko, tak by ten proces nie wyglądał na żmudny, tak że użytkownik musi poświęcić większą ilość czasu. Tak więc, zamiast zarejestruj się, możesz dać dołącz teraz. Zamiast yy, na przykład yy, zarejestruj się, to. Tak jak pisaliśmy, utwórz notatkę lub też wyedytuj film. Tak? Wszystko to zależy od kontekstu Twojej strony, Twojej usługi, Twojej aplikacji. I takim ostatnim punktem to pisanie w pierwszej osobie. Bezpośrednie pisanie w pierwszej osobie angażuje użytkownika i pomaga mu jakby zobowiązać się do kliknięcia, tak? czyli nie pisz ogólnie rejestracja. Jak już musisz to zarejestruj się, czy też dołącz teraz, tak bezpośrednio do użytkownika, a nie bezosobowo. I to tyle, jeśli chodzi o obszary wokół przycisków, czy też etykiety. A ja zapraszam cię już do kolejnej lekcji. A temat przycisków na pewno też będzie kontynuowany. Jest tutaj bardzo wiele możliwości, o których wam później opowiem.